No, czekaj. Siemano widzowie. To jest dzisiaj drugi odcineczek Far Cry'a. Drugi odcineczek z Far Cry'a. Ja sobie zapomniałem zmienić. Okej, okay, git. Jest dwójeczka. To pasuje. Dobra. Cześć, cześć, dzień dobry. Cześć, cześć, dzień dobry. Witamy was wszystkich serdecznie. Ten słoneczny poniedziałek. Okej. Okay. Far Cry 6. Continue. DPI sobie nie zmienię. Dzisiaj sobie ten. Siądziemy potem z Paulą, to przewody poprzerabiam tu przy biurku. Monitory trochę jednak wyżej podniosłem sobie. I partner się odrodził. Ej, elegancko no. Od razu wskoczyłeś. No ja już byłem, tylko musiałeś. No ale nie, no fajnie, że nie muszę cię zapraszać za każdym razem. No bo ja już dołączyłem i czekałem w lobby, aż ty wystartujesz. Jakby udało się połączyć. No i petarda. Więc tyle fajnie, że nie musiałeś być... Dobra. No co, walimy na plantację tytoniu, nie? No zaznaczaj, bo tam lecimy i... Ty, bo tu jakieś kłady widać, że są czy coś. Nie będziemy przecież w buta chodzić. No room for amigos? A odjedzie ze mną, tak? Czy mnie zrzuci? Właśnie. Beretę, beretę. I ja... Czekajcie, ja sobie muzykę jednak wyłączę w tej grze. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy mi wyciszyło. Ale wolę wyciszyć. Dobra, czekaj, bo ja wyłączałem radio. Nie, ja wyciszyłem muzę, więc spoko. U siebie, całkowicie. Bo i masz te ścieżki z menu, więc... Dobra, lecimy! Nie będziemy objeżdżać dookoła. Big City Life! Du, 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 du. Co ja mam, kurde, tak... Ja wiem czemu... Czekajcie, bo ja mam lekkie spadki, bo ja chyba twojego streama dalej oglądam. Nie. To jest grane. Hey, Clara. Make contact with Carlos Montero yet? Not exactly. Apparently, I have to find his daughter first. Ah, yes, Camila. Do whatever it takes. We need the farmers behind us if we're going to take the west. Head in there now. Collie wants I've met Carlos. It'll be great, Danny. Carlos is going to love you. Go on. Move me! Gracias. You got it. Dobra, możemy teraz z nim pogadać. Nie wiem zbyt rozmowy. Okej. Okay. No to nie warto było. Cała rozmowa z nim była. Woohoo! A, skrzynkę tu mamy. Jakąś. Już zapomniałem. A, na F się ubije. No jak się napierdziela. Merytum, merytum i jo. Andale, andale, andale. Riba, riba, riba. Chciałem jej kapcia zrobić, ale...
Na której są binokle? A, to telefon na B, tak? Nie. Na X. Na X, o, właśnie. Chodzimy po cichu czy na głośno? Nie, no ja tłumik sobie założyłem. Znaczy ja mam tą broń cały czas z tłumikiem, ale ona jak się przekopci to... Na razie to ja tu nie widzę wroga. No tu jest gościu martwy. Ty go zabijeś? Nie, oni są martwi ogólnie. A, bo tu chyba on będzie siedział dopiero u góry. Ten ziomeczek. O, skorpion. Alarm. Sorki. Od razu, zdrowie. Dzięki, wysadziłem. O, idą. Special Forces. Sierżant Cruz. Co to? Ej, kamera tego. Kamera krokodyla wykryła. Ale spoko, nie zaalarmowała nikogo. No i on siedział... Ty, u góry jesteś ranny. No, do niego mam iść. On leży ranny. Chodź, krokodyl. Tutaj, vamos. Dawaj, guapo. Guapo, guapo. No, chodź tu. Chodź, amigo. Kurde, ale... Syfu robi. Mam chodzić do niego? No, możesz. Dobra, bo ja czekałem na ciebie. Zaprzątałem tych na zewnątrz. No i gitara. Binga. She's fucking good. What the fuck is happening up there? Napoleoni. Napoleoni! Amigos. Camila, le spade montero. Who the fuck are you? Danny, from Libertà. Baby Montero. Baby Montero. Walda Montero. I need to talk with your father. Clara wants to make a deal. Clara's name doesn't mean shit around here. You work for Clara Garcia? You're Carlos Montero's daughter? Please don't kill me. On już wie, co go czeka. Promise you won't kill me first. Ah, Cayo Villarreal! Cayo Villarreal! It's Jose's private island. Go when you need. No, but it's enough. And him? And he's gonna tell his boss, Jose Castillo, that I'm gonna kill all of his lieutenants, one by one. I'm gonna tampo. Kleinotach. All of the outcasts making that bullshit tobacco. That's for my people. And finally, a chłop ma protezę i się cieszy, nie? And that's for me. I feel like I should write this down. Ten Boknosa wygląda jakby kolczyk miał. O, twoja puma jest. Let's go see papa. No. Stoi. Mi się gwiazda wpierdzieliła w kadr. Okay. Czekaj, może tu się da. O, nie ma. Military's going to be on our ass. Intruders! We got soldiers down! Intruders! Atención! Muchos muertos aquí. Find out who did this.
No nie no, ja pumę wysłałem, a ten mi zastrzelił wszystkich. Ale tu mi się coś kojarzy, że oni tu będą jechali. Ja, ona gdzie indziej jest. Dalej, laska. I ona jakaś nawiedzona jest. Ona wróciła na front i stoi. O, jadą. O kurde, to ty na koniu jesteś. Ej, od lewej mnie ładują. Uuu, wybuchowi. Skażeniowcy biegli. Drugi skażeniowiec biegnie. Kurde, weź mi następnym razem. Przypomnij, żebym ja tą myszkę wyregulował, bo... Strasznie duże DPI mam tu. Ciężko się gra. No i gitara. O co chciałeś po cichu? Jak helikopter się świeci. O, złom do pojazdu. Ja na kłoni wjadę. Nie głasz go, tylko wsiadaj. No kurde, jaki koń fajny. Ciapkowaty. Don't worry. I'm a friend. Easy now. Jej to widzę nie spieszy się nigdzie, nie? Pika! 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 Pikachu! Ula! Pika! Pika! Łoś i z koniem na czołg. Łatwo, łatwo. Easy. Okay, think we lost them. Si, we're good. You ride well. You're not bad yourself. Where did you learn to shoot like that? Na którym się zmienia kamerę na koniu, czy się nie da? A nie wiem, czy da w ogóle. W sterowaniu wydaje mi się, że nie było. No. I'm going to pretend that's not a thing. Seems like Castillo's made things pretty rough out here. His nephew Jose is the real problem for us. We call that tiny bastard Napoleon Epegegin. Little Napoleon. Cute. The name is cute. The Monteros have been on this land for 200 years, and now he's turned it all into slave camps for that Vivido bullshit. Jose works our people non-stop. Jose, Maria, Jose, Maria. He was in those fields too long. Poison made him sick. Fuck Castillo. Graffiti mają dobre. You're not the first one to tell me that. But Papa's got a bit of... Papa's. Trust his own blood. You're a Montero or you're a nobody. So what you're saying is, I'm fucked. I don't know. There's something different about you. You're not like the other Splata sent. Maybe he'll like you. Maybe. How far away is this camp of yours? Not far.
You in a rush? No, no, it's okay. Get you some good cardio in. Tak, dobre cardio, a na koniu jedzie ty. Tak, tak, tak to możemy cardio robić. Nie no, pewnie nie byli przygotowani, że ktoś na koniu pojedzie, nie? Ale jakby ta misja jest polega na tym, że ona ci mówi, że musimy dostać się do koni, nie? A? Okej. Okay. No to może to był taki suchy joke z jego strony, że robi cardio. But I'll find it, Hannah. It was all trouble, but lucky for you, this one's good. Well, you're just in time. El Jefe is making dinner. Co, walki kogutów chyba, nie? Nie. Bo to chyba będzie też misja z walkami kogutów. No jest, są też. Eso. Ale papa. Esa jefe, claro que sí, cojones. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Okay. Who were you? Scouting. Bullshit. Who's that? My name is. I'm not asking you. Easy, papa. This is Danny. Easy. Libertad don't mean shit to me. And where's our blindfold? Papa, look around. These are farmers, not fighters. You want Chorizo to go out and blow up Napoleon el Pequeño? Hey, 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 leave Chorizo out of this. Our people need to learn to be a guerrilla, Camila. From us? That's why I'm here. Don't look like no guerrilla to me. All I see is a tourist. The tourist fucks us. It's on you, Camila. He likes you. Welcome to Finca Montero, hero. Chema, Pili. Come on, Choriz. Save it for the sermon. Come on. Śmiechowy ten jamnik jest. Chorizo. No. Taki. Widać, że jeszcze ten młodego go zrobili. Ale spoko, bo jeździ z tym wózeczkiem i tak dalej, a widać, że zadowolony z życia, więc. O, on tu jest. Ja chcę Chorizo. Musisz zadanie wykonać. No ale to można, kto jest dobrym pieskiem. Dobra, na razie odrzucam. Okej, okay, obiekty w partyzantach, spoko luz. Hello? They drew first blood, not me. Who the hell is this? Nie, to i tak trzeba zrobić tą misję teraz. Bo ja mam i tak tutaj pogłasz Chorizo. I don't speak bark, amigo. Co jest? I'm hanging up now, asshole. Wait, 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 wait. Just answer me this. You recognize those lines? Sure. Też masz jakiś dialog z Silvio? Right? Tak, tak. Really who? Rzuciłem już mięso dla Chorizo. What they want. And every other guy who came over here and spilled his guts. Zaraz twoja puma zje. No zajebisty ma ten wózek ty. Jeszcze z tymi, z kluczami. Aport. Dobra, obserwuj. Pogłaskaj Chorizo, znowu? Aha. Dobra. Musimy śledzić. Ale go w ścianę wkomponował. Mała podstępna paróweczko. What the hell does that even mean? You know, I don't actually know. But anyway, just come meet me at my top secret base. To też coś wykopię? Ja sobie trochę rozjaśnię ekran. Jeśli się da. Jakoś kolor. Jasność jest. Dobra, niech będzie. O, jest, dobra, spoko, lepiej. I don't actually know. But anyway, just go
come meet me at my top secret base. I need your help. You got stashes all over the place. You can't say top secret and not tell me where it is. Okay, fine. Mendoza Peninsula. Milo jest. Clara, I made contact with the Monteros. How did it go? Well, Carlos wants nothing to do with me, but I get along with his daughter. I think she's my way in. You need to understand them. Become one of them. First step is understanding this camp. Jak zawsze wykorzysta kobietę. Take care of yourself. Lucia. No. Dzisiaj ten wózek chorizo. Ale fajnie go teleportuje co chwilę, nie? O, kopał w zupełnie innym miejscu. O, zawieszkę znaleźliśmy. Kurde, ale hałaśliwie jak moje, nie? O, masz chorizo. Ja? Ty masz chorizo. Czekaj, ja? No nie, powinno się tobie odblokować w sumie. Nie wiem, a nie mogę mu wskazywać drogi ani nic. No bo jesteśmy w obozie. Tak, no chyba za mną biegnie. No dobra. Dobra, z Espadą gadamy. Napoleon El Pequeño. Czy jakoś tak. Dobra, to idziemy do tego doku, nie? Da się we dwóch na koniu jechać? Nie wiem. Już spróbować. Hey, a magic horse. Ej, to nie jest mój koń. Czekaj. Ja nie dam rady. A twój to co ma za graffiti? Dobra, trzeba osobno jechać. Ale, czekaj, tu się będzie dało, o właśnie, jazdy po drodze włączyć. I to jest fajne, to mi się zawsze podobało w tym Wiedźminie, nie? Że, no niby mogłeś sobie zwiedzać i tak dalej. To mnie ugryzło, ty. Tylko damage dostałem przed chwilą. A czemu ty jedziesz inną drogą niż ja? Bo ja sobie jadę sam, a ty sobie jedziesz. Okej. No, to pilocie. Cywila mi rozjechał, ty! Co ten koń? Oho, za bardzo się oddalam od towarzysza. A, i to mnie do ciebie przeniosło. Claro que si. Jak byłem na miejscu. Claro que si. Cześć, ten z wykrzyknikami to jest ten, co sprzedaje informacje chyba, nie? O kurde! Co ten koń zrobił? O ty! A! Przecież do niego trzeba było podchodzić bez broni. No tak. No a ja miałem givery już od startu. Wszyscy.
Ale rozpierducha. Chorizo. O, jest. Goodbye, crocodile. A tym pistolecikiem mi się też fajnie strzela. O kurde! No i koniec wycieczki. Nie było widać, no. Jak zawsze, prowadził was Krzysztof Połowczyc. A mój pilot nic nie mówił, że zaprzepaścił. To easy left. Go straight. Da się strzelać? Nie da. Fajnie, że jak ty coś podnosisz, to ja też to dostaję. Spoko. Ej, ej, o, robimy najpierw diamencik, co ty na to? Oko. Lubię te diamenciki. Za te diamenty właśnie najbardziej lubiłem Tomb Raidera, nie? Tam były te zagadki, niektóre całkiem wymagające. Pokoń się Bożkowi. Obejmę oko. Wszedłeś do środka? No. Ale lipa. A nie, no klucz musimy znaleźć. Ale muzyczka fajna jest. Niestety nie mam. Ja mam okrojoną wersję. Ty gonisz go czy nie? Kogo? Mangusta ma klucz do skrzynki z bronią Alvaro. Gdzie jest Mangusta? Ubiega. Ja to dopiero teraz widziałem. Ja cały czas biegam za nią i czekam na ciebie. Lecę. Dobra, przetnę jej drogę. Czy mogę... Zabijamy? Ją... Mogę ją dostrzeić, no i czekam na ciebie. Dawaj. To jest rząd terroru. Daj sobie tutaj, co było ten... podpisane? Jarański artysta? Czy o to, że ukryli swoje te zapasy? Nie, 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 tam gdzie było znaczek diamenciku. To nie, to ja na dole nie byłem. Bo ja wszedłem od razu do góry. Mangusta go terroryzuje. Dobra, zaznaczaj misję. Bo tu gdzieś misję mieliśmy, tak? O, co to się zało? Czarny ekran mam. I to jest synka. Nice boat. Is it yours? No, I stole it. Papa taught me how to hotwire tractors when I was a kid. Boats aren't so different. Hey, we have to get Carlos a doctor. Gdzie my to teraz płyniemy?
no patience. Couldn't cast. Kept snagging his line on. Ej, to jakieś skrzynki w wodzie są? Mam. Pewnie się nie da zaskoczyć, nie? Also put a fucking hole in our boat. We swam 5 kilometers back to shore. All these boats stopped to help, but Papa told them to fuck off. What does this have to do? Papa told them to fuck off. Saying that the day Carlos Montero gets help is the day hell freezes. Dorąbanego masz tego krokodyla. You Monteros are stubborn. Not me, just Papa. Stalowa ręka. Sure. Shut up. Ty, ale złą ci stalową założyli. It was supposed to make our people rich. Wymienili ci nie tam, co jest obciążona. Lekarz się pomylił. Like some kind of fantasy. We were so fucking wrong. If we want to change things, someone. Da się puścić petardy? Nie da. Bring us together. And it's not going to be. No to nie Sea of Thieves. Gdzie my płyniemy? Nie no, myślałem, że z tego plecaka da się wystrzelić, nie? No. Tam. Na razie się nie da nic zrobić, bo. So Carlos doesn't have a plan. His plan is don't tell anybody. Nie do końca kaczenka, nie? Ever. Don't trust anybody either, especially your own daughter. Just fucking react. Kurde, chorizo mi się utopi. He's old school. Reminds me of my headmaster in the orphanage. Strict. Shit. Restricted area. You had your back for life. That kind of thinking is gonna get us all killed. We can't keep reacting to Jose. It's not working. We need to try new things. Be agile. Stay one step ahead of that little hijo de puta until he's dead. Hijo de puta. Hijo de puta. Dzisiaj tak ciepło. W soboty było zarąbiście ciepło. Wczoraj było znowu zimno. Dzisiaj jest tak względnie, powiem ci. Ciepło niby, ale. Dzisiaj jest ciepło jak sobotę. Nie, to u mnie nie. No to nie jest ciepło jak. Jest spoko, ale nie ma tragedii. Meksykańskie ślugi. Jose Castillo. Ciekawe, gdzie Maria. Jose, Maria, Jose. Lo veo y no lo creo. What's he doing? He's with the lieutenant we were looking for. Looks more like a scientist. It's the cosa ya. No. No, no. A w życiu przecież szyk. Ubili to Washi w Hunterze z 300 metrów, kosi to. Fuck. Szybki awans. Dostał czapkę. O kurde. Dobra, to trzeba dźwignąć. Ja gotowy, po prawej. Let's go. Maybe his friend by the helipad. Ja po prawej. Dobra. To dawaj. Za wcześnie chyba. Nie. Dobra. Dobra, tam na tej wyspie nie widzę nikogo. A jest, okej. Okay. Dwóch. Binga, that was close. Zdjąłem go. Jakbyś pumę wysłał na medyka, to by było w miarę czysto. A, posłałeś? Mhm. No i gitara. Bo jakby co go widzę, mogę go zdjąć. Ja też. Jak chcesz, to go zdejmij. Bo ona się zacięła. Dobra, leży. Chorizo mi tym wózkiem piszczy cały czas za plecami. Ty, tu pies jest! Here on my eyes, you are.
Chief Benny, this is gonna make it tough. Trafiłeś go i on się schylił i nie został przez to ode mnie. Wiem, ale jest też problem, że łódka jest też. Co to za problem? Ona nas nie widzi. O. Już tak. O kurde, jeszcze ten. No i dobra. Elegancko, bo my już mamy tu czysto. Pamiętam, że jak to robiłem solo wtedy, to na tym, na Xboxie, to tutaj właśnie zrobiłem taki gruby dym. To ich tu przyłaziło i przyłaziło. Czego my tu szukamy teraz? W sumie? Właśnie nie wiem. Nie wiem, po co my tu jesteśmy. O, czekaj, jest tu. Mam tu coś czytać. Szybka notatka. Jest. Obserwuj. A, dobra. Ja miałem misję niewybraną. Trup gościa koło lądowiska. No passe, zona militar. Nie było żadnych skrzyneczek. Coś tam jest. Okej, okay, na krańcu wyspy. W tamtą stronę, dobra. A ja sobie przepłynę. Może będzie szybciej. Okej, okay, ty idziesz trochę inną drogą, dobra. Dobrze. Mhm. Dobrze cię pana. No ty chyba tym lądem szybciej dojdziesz niż ja tą wodą na skróty, nie? No tak, bo ty jeszcze będziesz musiał wejść na górę. Ale tu mam wejście. Nie mam jakiejś tej górki, że się nie da. Okay. Tylko on strasznie wolno płynie. Ty już jesteś prawie u celu, a ja jestem w połowie wody. Że wodę się opłaca tutaj pomijać. No, jak nie masz czym płynąć, to tym wiesz. Myślałem, że mnie ten chorizo na swój statek weźmie, ale nie był tak miły. Pa, no jak się schował przed pumą? No weź, bo one i tak cię dojedzie, chłopie. Ten mi granat rzucił. Dobra, jakaś splupka tu gdzieś jest. O, tu było. Ale cutscenka się włączyła. No password, idiota. Let's see what we got here. Joris, come here. El pequeño has a fucking torture chamber filled with outcasts. El pequeño. It's under the lighthouse just south of here. Co tam dostaliśmy? Can you let me in? Pistolet, pijawka. Done. I'll stay and see what else I can find. Suerte, Dan. Krokodil 20 torebek. Closer.
go, chorizo. Dale, chorizo. Jak on zapierdziela ty z tym wózkiem. Zobacz, jak on pluje ty. O człowieku. Zanim się asfalt zwija. Szalony wariacik, no leci se. Mój piesio. Dobra, chodź chorizo. I tu na plaży se leżakują. Dawaj, lecisz. Ciekawe, czy chorizo też może wykończyć gościa? Pewnie tak. Go get them, boy. Come back, chorizo. Dale, chapé. Reloading. No nie rozwalam mu tej łodzi. Idę po tą skrzyneczkę. They're coming from the water. Proch. Moja puma się świetnie bawi, nie? Chorizo też, tylko jest zbyt leniwy. O, czekaj, teraz go wyślę. Get them, chorizo. Dawaj go. Dzięki za lajka, pozdrawiam. Czekaj, wykończy go? O, jak pruje. A, w nogawkę go ugryzie. Nie, zobacz, on nie zabija. A nie, on tylko ich bawi. To jebany chłop tam weź, nie kurwa go. Nie wiem, czy na latarni na górze nie będzie. O kurde, zauważyli mnie. Dobra, jeszcze jeden amigo gdzieś tu musi być. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, to łódkę zbiera. Aha, tu jest chyba wejście do środka, pod spodem. No tak. Ej, bo tu napierdzielają do mnie. Dobra, muszę się cygarem przypalić. Kurde, ładują do mnie. Idziesz tu? Którędy wchodziłeś? No to dałem, jest zaznaczone. Konio. To ja od tej strony. Idę.
Siema, chłopaki. Come here, please. Dios gracias. O nie, to nie Red Dead. Nie możesz gościa odciąć, który wisi na linii. Patego tutaj, kurde. Jose was using this place as he had outcasts in there, but I freed them. Podniosła go fantazję. I shouldn't be surprised. Good work though, Danny. I found where that scientist works. The Singao we saw earlier. His lab's in Refmira. Meet me there. Okay. Then how do you go? Ale lustro pękło. You'll know when I need you to know. No L przełączasz ten amunicję przecież. Na jaką? Po prostu przełącz. A na Q jak sobie wybierzesz, najedziesz na broń, to tam masz wtedy pokazany. A nie, to nie jest, że po prostu przełączasz. To zmieniasz między tą pancerną, a tą drugą i tą zwykłą. Przełączasz sobie między amunicją, tak? No. Gdzie ten ziomek ostatni jest? O jest, idzie. Nie wiem, co próbuję. Kurde, to chorizo i... Oszczędziłem go, bo już miałem ten, już chorizo go chciał zaatakować, nie? To bym miał przerąbany. Wieża ciśnień. Kurde, daleko. No chłopaki, na szczęście to dobre mordy i przyprowadziły nam. Nie, pytanie, czy to jest ten, czy to łodzią się płynie. No, musimy z nim. Dobłe mołdy. Tu gdzieś po drodze mówili, że było coś do jakiejś skrzynki, tak? No były. Na wodzie, tylko kurde, ja teraz nie wiem gdzie. No ja widzę już. Okej, tam. Siadaj na karabin i będziesz strzelał. To mogą być one. Nie mogę. Ja jeszcze. Do karabinu? No. To dawaj, to siadaj za ster. Też nie mogę ty. O, dobra, mam. O, dobra. A czekaj. A teraz ciśnij kontrol. Teraz mogę wejść. Okay. No tam aż to postrzelasz. Teraz jestem gringo, a nie amigo. Cię tam nie wystrzeliło. Za dużo tych misji to my nie zrobimy dzisiaj. Chyba, że jeszcze potem się udawać. Przed tą. Bo może tak być. Jutro o której będziesz mniej więcej? Być będę tak jak dzisiaj pewnie, koło wiesz, o 15 już ogarnięty, ale czy wiesz, będzie czas. To by było dobrze. Chociaż jutro ja może będę wylewał pod tą podłogę w tym to. No, ale to zobaczymy. To są miny? Miny. Właśnie zastanawiałem, czy to jest bojka, czy mina. To zielone chyba trzeba podpłynąć. Nie, no pod nami jest. Pod nami? Dobra. No jest coś pod nami też. Na statku. Ty, on się dusi. No tak, no przecież tu masz ograniczone powietrze. Ja go nie widziałem. Dobra, ale udało mi się. Nie, ryba mnie jeszcze zaatakowała srebrna. Ty, mnie też gryzie. Dobra, ale mamy wszystko. Podniosłeś to drugie? Mhm. Okay. Ale mnie ta ryba zabije chyba. No.
Uleczę, jak dobrze. Nie mogę, w wodzie się nie da. Bo by mi cygaro zgasiło. Jest dupa. No dobra, ale życie mi się odnowiło trochę samo. No. Ty znowu mi przypierdzieliło. Jak nic, to musi być samica. Gonią cię chyba ze cztery. Już leżę. To musiały być samice. Jak nic. A, że zginąłeś zamiast na dzień forze cię mogę podnieść, to zginąłeś po prostu. No, jasno. Pierdzieliła mnie ta ryba od razu, nie? Hey, you coming to Revmira? Si. There's a water tower near the lab. Check your phone for a peek. I'll be waiting up there. So then you're gonna tell me what your big secret plan is? Big City Life. No idzie ten SMS. MMS-u mi nie doszły. Łowisko. A, tam jest. Łowisko. Przejechać go chciałeś? To nie, przepłynąć go. Nie przejechać. No prawie. Skuterem byśmy dali radę tutaj. I do wody spadłem. Ty pod... No nie! No nie! Pierdzieliło mnie pod tekstury. No nie, źle. Dobra. Uduszę się. A nie! Ale patola. Ty cię, może wsiąść będę mu. Do upa. Coś mnie udusiło. I bądź tu dobry. Lipa. Odrodził się. Ej, po drodze odblokujemy sobie może to tu, nie? No ja. O kurde, czołg. A on tam naprawia ten czołg. Nie wiem. Tak. Ja jeszcze wchodzę do góry. Wydaje mi się, że w piątce było to trochę bardziej te właśnie takie po cichu odblokowywanie tych miejscówek, że było trochę bardziej rozwinięte. Że wiesz, gdzieś musiałeś... Że gdzieś mogłeś się zaczaić z góry albo z boku i wiesz, poodkrywać wszystkich, pooznaczać i potem dopiero wiesz, wchodziłeś na przykład po cichu tak między nimi, a do tego po prostu strzelasz z kilometra i... Ja idę ten, temu ziomkowi zapłacić. Ty, a co to tam jest? Tak, tam gdzie jest pomarańczowy dym. Tam jest ten.
Okej. Tam jakiś drop będzie pewnie. Kradnę go. No i super. Zostaw chorizo, ty porwo. Jeszcze ktoś tu jest? W dole cała ekipa. Co? Taki brak aktywności. Czekajmy. O kurde. Grubo. Grubo macie. Grubo macie. Dobra. Chłopiek, jak się tam cieszy, żeś mu pomógł. Zadowolony. O, broń jest. Co dostaniemy? Proch. Dobra, to mogę aktywować już. Tak, dowodź, może mieć teleport, nie? Co, nie możesz? Aktywowało się? Mhm. Get away from me! Fuck me, mierda! Mierda is right. You look like shit, hermanito. Hermanito? We've been hunting your brother this whole time. Who the hell are you? Why didn't you just tell me? Alejandro, come on. We're going home. Vete pa'l carajo. Ale. Suéltame. Cojones. ¿Qué es lo que te pasa? What the fuck, Ale? I'm not going anywhere. I told you before, and I am telling you now. I believe in Castillo. Oh, kurde. I believe in Viviro and Jose. He's seen the vision through. Napoleon el Pequeño is a slave driver. He's fucking loco. Says the person trying to kidnap me. You change your name. You change your uniform, but you are still a Montero. And Papa still got a machete up his ass. And you are running to the jungle like you did when you were five. Except now you kill people and you got yourself, what is it? The spike? The sword. Wow, clever. What? You are going to stab me now? Papa is sick. Mm-hmm. I don't care. Papa gave up on me a long time ago and you know. Ale świniak. Family's a bitch, no? That's what I hear. Trochę inaczej to powiedział. Not a word about this to Papa. Chorizo, go! No to co, lecimy dalej, nie? De come mierdas. Oh, hell yeah. Co mi mieć? Diamencik tu chyba blisko jest. Tak. All good. Just glad I know the real story now. I was worried you wouldn't help if you knew my brother was military. He's a traitor. See.
but he's still family. Come back to camp soon. We got more work to do. Woo-hoo-hoo-hoo, popping. To jest zarąbiste, ty. Za to ten ich jeep taki nie do końca. Ja sobie te wszystkie samochody od wroga rozpierdzielam na jedną strzałkę i... Jest woda? Tak, to jest woda. Próbujemy, czy czołg przejedzie? Ty musisz tam w lewo jechać, jak chcesz jechać. A może przejedzie? I co, przejechał? Na razie to w skałę wpierdzieliłem się przed. No, czekaj. Przejadę. O! Jednak nie. Kurde, było dobrze. Utopiło mnie na środku. Jednak nie, nie ten, nie, post, nie posmarowałeś. No. Wonder how deep that cave goes. Ej, dziura to naturalna formacja na temat jakie skinie morsko otworzone, okej. Sobie, dobra. Zobacz, się podał do jaskini, to na początku ciało to znaczy, no, krowa idzie do jaskini. Dobra, czyli musimy do jakiejś jaskini wejść. No to ona pewnie jest pod... O, pod wodą. No ten już tam nurkuje. Znalazłeś? No ja już pływam. Ładna jest to jaskinia generalnie. Tak już tam jakby było, nie było takiego, nie wiem, sztucznego światła, nie? Tyle. Chyba jeszcze. Jakby tu kryształki dawały światło, a nie wiesz. Ach, more jellyfish. Let's make a deal, motherfuckers. You don't sting me, I don't kill you. Nie mogę cię spiąć. Dobra. Pablito. Czekaj, no co jest grane? Tu jest jeszcze przejście po tej lewej stronie. No tak. No czekam na ciebie. Wiesz, jakby, o, tutaj, wiesz, światło w wodzie, nie wiem, od czego, choćby od tych pseudomedus, nie? No. Nie wiem. I jaskinia, wiesz, od tych kryształków dawała jakieś światło. Bo było zarąbiście. No kurde, ale ich tu jest. A tak? To sztuczne światło, jakieś, kurde, jakby tam lampy były, nie wiadomo skąd, nie? To tak 2 na 10. Jest coś. Strona wyrwana z niej, a to nie była Martina, ona śpi, że przyszedł, nie wierzę w duchy dla princesa, to ja nie wierzę w duchy. Dobra, czyli to jeszcze jest dalej. A tutaj nie ten? Nie przeszukujesz? Tam nie byłem jeszcze. A to tylko jakiś metal. I to nie ważne. Okej, okay, to pewnie musimy iść w tamtą stronę, skoczyć. No. No tam do wody, no tylko myślałem, że tu będzie coś więcej. Niż tylko jakiś metal, no. Kurde, teraz prawo czy lewo? Ja idę prawo.
Okej. Okay. No i sprawdzę, co jest po lewej. Ja się chyba uduszę. Dobra, udało mi się. O, ty, panie, ta meduza ten. Nie dotykaj ich. Poraziła mnie. Kolejna książka. Martina ma gorączkę. Lapinzyca nie jest duchem, ona jest prawdziwa. Chciałbym by jakąś maskę do pływania założyć, bo... Na przykład ascendową. Ascendowa maska. No i mówię, jaki by był zarąbisty klimacik, jakby takie delikatne światło się tego przebijało, żeby od tych kryształków się odbijało, nie? Mhm. Zamiast, wiesz, takie... światło po prostu. Metal. O, jest. Lapinzyca jest zbiegłą niewolnicą i boi się mnie. Nienawidzi się z wszystkim. Okej, okay, no ale to jest Pablito. Czyli tu jeszcze... Tam gdzie ja byłem też był szkielet z jakimś tym. Okej. Okay. Poczekaj, tylko teraz jak się tam dostać? A, jest kotwiczka. No tak. Nie widziałem jej na początku. Zablokowałeś mnie. Jest skrzynka już ze skarbem. Tu jest troszeczkę bardziej tak jak ten. Jak mówiłeś. Ładnie oświetla. To prawda dalej jest jakieś sztuczne światło, ale... Jambalaya! Jarańskie pesos. Dobra, gdzie tu się teraz wypływało? Nie wiem, czy stąd nie lepiej portnąć się po prostu gdzieś. Pewnie tak. Chociaż jest tu kotwiczka. Z tamtej kotwiczki musisz użyć kotwiczkę na drogą, wiesz? Żeby... No to próbowałem to zrobić, ale nie mogłem zaczepić. Jak się wspinasz, to musisz popatrzeć na tą drugą i wtedy, wiesz, uzyskaj wiadomość. Nie puszczasz, nie? A, no właśnie. Dobra. A ja... Najlepiej to... A ja właśnie się... Jak mnie wysprzęgliło do góry, ty! Ja właśnie myślałem, że ten, że wiesz, trzeba puścić jak w Wormcach, nie? I złapać kolejną. Bo nocy też bym sobie pograł. Kiedyś się grało. No, a teraz to bym chyba pograł sobie w te trójwymiarowe. Hola. Wanna talk to you. Niby nie ten klimat, ale... Ale... Pyknąłbym. Dobra, ja ostatnią misję. Maksymalnie. No, jak tu już jesteśmy, to sprawdźmy tę latarnię. No i teleportnijmy się do misji po prostu. Wow.
Niby tu miało nic nie być? No to wyśmienicie. Rękawice. Naciągacza. Ty, jakiś helikopter z czaszką leci. Albo samolot, nie wiem, nie, ty ptak. Samolot tam jest, a tutaj jest ten. O dziuraju. Zaliczyło nam go jakoś? Mięso sępa. Dobra, weź nas przerzucić do jakiejś misji. Chyba, że lecimy te baterie tam rozwalić. To lećmy tą baterię tu rozwalić i tyle. Będzie nam potem łatwiej się grało. I to akurat pewnie będzie podobnie, co będę musiał zwijać, więc... Nie no, Milusio, fajnie, fajnie. Pamiętajcie, na ziomka zawsze można liczyć. Pomogłem, pomogłem. Szybciej było przeskoczyć tam na drugą stronę, potem skuter i z powrotem popłynąć, niż jak ty płynąłeś, nie? No, ale jak mnie jeszcze po drodze potrąciłeś, to na pewno. Puszczam cię, nie weźmiesz helikoptera, nie? Czemu nie? Odprzątałem tu już. If I take off here, they'll shoot me down. Unidentified pilot, land your craft immediately. This is your last and only warning. God damn it! Co mi do kota chce zabić, nie? Nie, nie wiedziałem na jaki przycisk są rakiety. Tu trzeba tą skrzynkę otworzyć. Kurde, jak tu wejść? Miałeś klucz? Otwarte. Nie, no i próbowałem wchodzić wcześniej. Okay.
Gdzie lecimy, panie kierowniku? No ja to już będę zwijał, możemy jeszcze zrobić tu, ten cel wojskowy. Okej. Obróć się tak, żebym mógł tam zlecieć i to aktywować. Jest okej? Nie, muszę... Czekaj, że tu jest swobodny widok. Obleć po prostu niżej i ja wysiądę. Okej. Dobra. Aha, dobra, my to musimy przechwycić. No i dobra, to akurat przelecimy i... Zabrałeś się? No. Jesteś w środku? Tak. Oj, muzyczka znowu. Ja to mam akurat wycie z helki, że się rozleci, no ale spoko. No też słyszę. Dawaj. Podleć nad nimi. Ja im zrobię desant po prostu. Dobra. Attention unidentified pilot. You are flying in an illegal zone. Land your craft. What? Opuść pojazd. Zabiło mnie. A, zbyt silni. Dobra. To na tym, widzowie, kończymy dzisiaj. Dzięki, że byliście. Pewnie będziemy się, widzieć jutro. Może jeszcze uda się dzisiaj coś przygrać. Także... nie, dobra, czekaj. Ty, no ale my jesteśmy... A, nie, jesteśmy w tym samym miejscu. Dobra. Dobra, widzowie. Dzięki w takim razie za dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego. Elo!